Dzień dobry Państwu. Dowiedzieliśmy się właśnie z tygodnika Polityka, że zwierzchnicy kościelni poprosili Tadeusza Rydzyka o przejście na emeryturę. Czyżby zapoznali się z faktami opisanymi i udokumentowanymi w tej książce? Przedstawiam Państwu Wielkie Żniwo, czyli tom drugi książki Rydzyk i przyjaciele. Wielkie żniwo to dziesiątki i setki milionów złotych, które ksiądz Tadeusz Rydzyk na różne sposoby wyciągnął od słuchaczy i podatników. Pomogły mu w tym niezwykle interesujące osoby, takie jak geofizyk Piotr Długosz, człowiek, który przez lata działał w Rosji, a zarazem firmował swoją osobą toruńską niby geotermię Rydzyka. Pomogły mu w tym niezwykłe firmy, jak spółka Polkombi, za którą stał słynny aferzysta Bogusław Baksik. Jak spółka SPBP, której nadzorca i protektor Jacek Piechota to nie tylko były komunistyczny działacz i promotor interesów putinowskiej Rosji. Media podawały informacje o tajnych kontach w Szwajcarii, na których miało się znajdować 100 milionów dolarów należących do Piechoty. Media mówiły też o jego znajomości z Piotrem Filipczyńskim, vel Peterem Foglem. To morderca, którego PRL-owskie służby wypuściły na Zachód, gdzie stał się międzynarodowym macherem finansowym. Wśród sponsorów Rydzyka znajdują się również słynna sieć parabanków Skok i jeszcze słynniejsza sieć sklepów Żabka. Również w tym przypadku tropy wiodą na wschód. Zanim do tego przejdziemy, musimy sobie przypomnieć, że te wszystkie tajemnicze powiązania i wschodnie tropy nie pojawiły się znikąd nagle ani niespodziewanie. Wiedzą o tym czytelnicy tomu pierwszego książki Rydzyk i przyjaciele. Tom pierwszy, Rydzyk i przyjaciele, kręte ścieżki, mówił o karierze Rydzyka w czasach PRL oraz w latach 90. Przedstawiłem w nim nieznane fakty i dokumenty z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej oraz z innych źródeł. Oto najważniejsze ustalenia tomu pierwszego. W 1962 roku Tadeusz Rydzyk miał pierwszy kontakt z sowieckimi służbami specjalnymi po tym, jak nielegalnie przekroczył granicę ZSRR. Dziś twierdzi, że zabłądził na spacerze. Zaraz po tym komunistyczna służba bezpieczeństwa PRL spróbowała zwerbować Rydzyka jako konfidenta. Wynik tej próby jest nieznany. W latach 80. esbecka jednostka, brutalnie zwalczająca księży i ściśle współpracująca z sowieckimi służbami, przyznała Rydzykowi wyjątkowy wówczas przywilej, pozwoliła mu regularnie jeździć na Zachód. W 1986 roku Rydzyk zamieszkał w Niemczech Zachodnich u Romana Paszkowskiego, byłego komunistycznego milicjanta, który wyjechał z PRL i stał się nagle zachodnioniemieckim przedsiębiorcą. Z esbeckich archiwów tajemniczo zniknęły liczne dokumenty dotyczące Rydzyka, jak również jego gospodarza Paszkowskiego. W jedynej zachowanej teczce Rydzyka znajduje się zamazany dokument, który udało się odcyfrować. Dokument ten mówi, że już w latach 70. Rydzykiem opiekowało się PRL-owskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli Centralne Kierownictwo Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Na początku lat 90. Rydzyk założył Radio Maryja za pieniądze uzyskane od mieszkającej w Szwajcarii Wasuli Rydzyk. Wasula Rydzyk to grecko-szwajcarska mistyczka o prawosławnych korzeniach, która głosiła wtedy, że Rosja może zapanować nad resztą ludzkości. A dziś afiszuje się z dygnitarzami putinowskiej cerkwi. W latach 90. Rosja pomogła Radiu Maryja dotrzeć do zamożnych polskojęzycznych słuchaczy i sponsorów na całym świecie. Mianowicie władze Rosji, chociaż w tym samym czasie zwalczały katolicyzm, pozwoliły Rydzykowi korzystać ze swoich nadajników o światowym zasięgu. Za tą decyzją stał najpewniej doradca Putina do spraw propagandy Michał Lesin. Tyle o treści tomu pierwszego. Tom drugi, Rydzyk i przyjaciele, Wielkie Żniwo, mówi o tym, co Rydzyk robi dziś, zarówno pod względem finansowym, jak propagandowym, ideologicznym. Wielkie Żniwo przedstawia istotę propagandy, którą Rydzyk od dziesięcioleci serwuje Polkom i Polakom. Powszechnie wiadomo, że to propaganda ultraprawicowa, nacjonalistyczna, antysemicka i homofobiczna. Gdy zbadamy ją bliżej, odkrywamy dwie rzeczy. Po pierwsze, to propaganda w 95% zgodna z tym, co głosi Kreml. Pojawiają się w niej treści identyczne z tymi, które kremlowscy ideolodzy serwują społeczeństwom Zachodu.
nie tylko nacjonalistyczne, żydożercze i antygejowskie, ale też antymuzułmańskie, antyszczepionkowe, antynaukowe, antynowoczesne. Po drugie, cały przekaz propagandowy mediów Rydzyka można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Cały ten przekaz ma jeden wspólny cel, którym jest odstraszanie odbiorców od Zachodu. Na przykład celem antysemickiej propagandy Rydzyka nie jest budzenie odrazy do Żydów, gdyż jego słuchacze, widzowie i czytelnicy już tę odrazę czują. Celem propagandy Rydzyka jest wzbudzenie odrazy do Zachodu. Dlatego Zachód jest przedstawiany jako ulegający żydowskim podszeptom i robiący z Żydami brudne interesy. Jednym z głównych antysemickich propagandzistów Rydzyka był Stanisław Michalkiewicz. Michalkiewicz przedstawiał palenie Żydów w piecach jako rzecz naturalną, co budziło zrozumiałe oburzenie. Ale nie to stanowiło główną treść jego przekazu. Michalkiewicz twierdził, że zachodnie wartości, takie jak tolerancja i praworządność, to przyjęcie żydowskiego punktu widzenia, a nawet pałka, którą rzekomo biją nas Amerykanie i Niemcy. A dlaczego nas biją? Według Michalkiewicza to konsekwencja współpracy Amerykanów z polskimi i izraelskimi Żydami, którzy okupują Polskę i dręczą polski naród, równocześnie utrzymując go w podległości wobec USA, ale w zamian za to USA stosują w Polsce brudne metody narzucone im przez Żydów. Jak widać, Michalkiewicz w mediach Rydzyka lansował wizję, według której nie tylko Polacy są poddanymi Żydów, ale również Amerykanie muszą Żydów słuchać. Rzecz jasna, te wybryki Michalkiewicza zostały odnotowane na Zachodzie przez amerykańską Ligę Przeciw Zniesławieniom, jak również przez najważniejsze zachodnie media, jak gazety The Economist i The Guardian. To skutecznie przyczyniło się do szerzenia obrazu Polski jako społeczności antysemitów, amoralnych nacjonalistów, niezdolnych do wyznawania zachodnich wartości. Zatem działalność Tadeusza Rydzyka i jego żydożerczych gwiazd, takich jak Michalkiewicz, nie tylko odstraszała Polki i Polaków od Zachodu, odstraszała również Zachód od Polski. Antysemicką propagandę Rydzyka odnotował nawet amerykański Departament Stanu. Nic dziwnego, skoro wymowa tej propagandy była nie tylko antysemicka, również antyamerykańska. Skąd ta nienawiść wobec USA, naszego najważniejszego zachodniego sojusznika? Skąd pragnienie skłócenia nas z Zachodem? Tak się składa, że Michalkiewicz w latach 80. założył partię Unia Polityki Realnej razem z Januszem Korwin-Mikkem. W tamtym okresie Korwin-Mikke był lansowany przez głównego propagandzistę komunistycznej PRL, Jerzego Urbana. Obecnie Korwin-Mikke głosi, że rosyjski dyktator Władimir Putin byłby świetnym prezydentem Polski. W innej organizacji, chodzi o antyukraińskie stowarzyszenie noszące bardzo długą nazwę Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów Ukraińską Powstańczą Armię na Ludności Polskiej, to nazwa, Michalkiewicz współpracuje z Tadeuszem Samborskim. Kim jest Samborski? To jawny zwolennik Kremla, bywalec komunistycznej i postkomunistycznej Moskwy. W czasach PRL Tadeusz Samborski działał w reżimowym Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, wspierającym komunistyczną partię rządzącą PZPR. W 1977 roku Samborski doktoryzował się na Uniwersytecie Moskiewskim. W latach 80. pełnił funkcję korespondenta prasy ludowej w Moskwie. Po upadku komunizmu dostał się do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wtedy z mównicy sejmowej ostro zaatakował wybitnego dyplomatę Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego ministra spraw zagranicznych wolnej Polski. Za co? Za to, że Skubiszewski bronił polskich interesów w konfrontacji z Rosją. W latach 2014-18 Samborski zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja. Działalność tego stowarzyszenia promował Leonid Sfiridow, propagandzista kremlowskiego portalu Sputnik, który stanowi tubę Putina na zagranicę. Czy tylko propagandzista? W 2015 roku pana Sfiridowa wydalono z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Kremla. Wcześniej pod tym samym zarzutem wydalono go z Czech. Skąd się wzięło Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja? Zostało zarejestrowane w tym samym warszawskim budynku przy Marszałkowskiej 115 na tym samym trzecim piętrze, gdzie mieściła się siedziba prokremlowskiej partii Zmiana, założonej przez Mateusza Piskorskiego
oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Również Piskorski był lansowany przez kremlowskiego propagandzistę Swiridowa, wydalonego z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Więcej o rosyjskich powiązaniach Michalkiewicza w Wielkim Żniwie, czyli w tomie drugim książki Rydzyk i przyjaciele. Obok Stanisława Michalkiewicza drugim głównym antysemitą mediów Rydzyka był Jerzy Robert Nowak, autor publikacji, których tytuły mówią same za siebie, jak na przykład Za co Żydzi muszą przeprosić Polaków albo Kogo muszą przeprosić Żydzi. W czasach PRL Nowak publikował w tygodniku Polityka teksty o wymowie komunistycznej. W latach 72-74 Nowak działał w dyplomacji PRL. Był sekretarzem PRL-owskiej ambasady w Budapeszcie. Zatem musiał cieszyć się zaufaniem komunistycznych władz i służb. W Instytucie Pamięci Narodowej znajduje się teczka dostępna pod sygnaturą IPN BU00-1043/1742. Czytamy w niej, że w latach 70. Jerzy Robert Nowak był tak zwanym kontaktem operacyjnym, czyli nieformalnym informatorem komunistycznej służby bezpieczeństwa. Nowak temu zaprzecza. Argumentuje, że nie można znaleźć jego podpisu na żadnym z dokumentów zawartych w teczce. Jednak ten argument można łatwo podważyć. Funkcjonariusz SB, który współdziałał z kontaktem operacyjnym, nie musiał od takiej osoby pobierać pisemnego i podpisanego zobowiązania do współpracy. W wolnej Polsce Jerzy Robert Nowak założył własną partię polityczną o nazwie Ruch Przełomu Narodowego. Jego zastępcą w tej partii był Krzysztof Kawęcki. Zapewne dla większości z nas to postać nieznana, ale nie dla słuchaczy Radia Maryja. Media Rydzyka uparcie lansowały Kawęckiego. Na portalu radiomaryja.pl jego nazwisko pojawia się ponad 500 razy. Kawęcki był też stałym gościem związanego z Jerzym Robertem Nowakiem portalu prawy.pl. Portal powiela antyukraińską propagandę Kremla. Zamieszcza też materiały, w których Krzysztof Kawęcki atakuje Zachód i jego wartości. A książkę Kawęckiego zachwala Marian Szołucha, współpracownik Mateusza Piskorskiego oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Kremla. To tylko niektóre przykłady wschodnich i PRL-owskich powiązań propagandzistów Rydzyka. Więcej przykładów i udokumentowanych dowodów znajdą Państwo w książce Wielkie Żniwo, która zawiera 558 przypisów. Przejdźmy teraz do pytania kluczowego. Skąd Rydzyk bierze fundusze na uprawianie antyzachodniej propagandy? Rzecz jasna, hojnie sponsoruje ją rząd Rzeczypospolitej Polskiej pieniędzmi polskiego, a nawet europejskiego podatnika. Zatem pan płaci, pani płaci, ja płacę, ale to nie jedyne źródło przychodów Tadeusza Rydzyka. W książce Wielkie Żniwo zostały opisane machinacje finansowe Rydzyka oraz jego najważniejsi sponsorzy biznesowi. Zacznijmy od machinacji. Od największej z nich, jaką była prowadzona w drugiej połowie lat 90. zbiórka na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Przypomnę, o co chodziło. Stocznia Gdańska to kolebka Solidarności, czyli największej antykomunistycznej organizacji opozycyjnej w PRL. Robotnicy Stoczni Gdańskiej przyczynili się do pokonania komunizmu, jednak ich zakład pracy został pokonany przez kapitalizm. Po upadku PRL w wolnej Polsce kolebka Solidarności zbankrutowała. Powstał nowy podmiot gospodarczy, Stocznia Gdańska w upadłości, stanowiący przedłużenie dawnej Stoczni Gdańskiej, ale bez praw do jej majątku. Sytuacja budziła zrozumiałą gorycz wśród członków i zwolenników dawnej Solidarności. Księdza Rydzyka nie zawiodło jego ucho, zawsze wrażliwe na to, co słuchaczom w duszy gra. Gdy ogłosił zbiórkę w celu ratowania Stoczni Gdańskiej, uderzył w czułą strunę. Wiele serc zabiło żywiej, wiele osób poczuło nadzieję, słysząc, że charyzmatyczny duchowny chce pomóc stoczni, aby znów funkcjonowała i produkowała statki. Rydzyk zadbał też o to, żeby przy zbiórce nie występować samemu. Wezwał na pomoc człowieka darzonego powszechnym szacunkiem na polskim wybrzeżu. Powołał Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, który później został formalnie zarejestrowany jako stowarzyszenie o tej samej nazwie. A na czele tego grona Rydzyk postawił Bolesława Hutyrę, byłego kapitana żeglugi wielkiej. W 70 roku, gdy robotnicy Wybrzeża zbuntowali się przeciwko wprowadzonym przez komunistów podwyżkom cen,
Hutyra jako żołnierz odmówił strzelania do protestujących cywilów. Groził mu sąd polowy. Żołnierza uratował dowódca, który wysłał Bolesława Hutyrę do lekarza. Lekarz zaś stwierdził załamanie nerwowe. W latach 80-81 Hutyra działał w Solidarności. Podczas stanu wojennego został internowany. Powiedziałem, że Rydzyk zaczął zbierać pieniądze. Czy jednak w tym przypadku właściwsze nie byłoby słowo wyciągać? Zadaję to pytanie, ponieważ Tadeusz Rydzyk z zebranymi pieniędzmi zrobił zupełnie coś innego, niż obiecywał swoim wyznawcom, ofiarodawcom. Pozwolił swojemu wiernemu pomocnikowi, księdzu Janowi Królowi, zainwestować miliony złotych w akcje spółki giełdowej SPBP, nie mającej nic wspólnego ze Stocznią Gdańską. W 2006 roku dzięki publikacjom Gazety Wyborczej cała Polska się dowiedziała, że ksiądz Król pieniądze darczyńców przegrał na giełdzie. A Radio Maryja, rzecz niezwykła, przyznało się do tej katastrofy. Opublikowało komunikat, w którym zrzuciło winę na doradców. Komunikat nie został podpisany. Jak wiadomo, Tadeusz Rydzyk bardzo nie lubi tracić pieniędzy. Jednak księdza Króla nie spotkała kara za tę wpadkę. Rydzyk nadal mu ufa i powierza mu pieniądze. To dziwne. Równie interesujące jest to, że spółka SPBP, w którą Rydzyk i Król zainwestowali pieniądze ze zbiórki, już wcześniej zajmowała się fikcyjnymi przepływami i wypływami pieniędzy we współpracy z inną kościelną instytucją katolicką, mianowicie z wydawnictwem Stella Maris. To budzi podejrzenia co do tego, czy faktycznie Rydzyk stracił pieniądze zebrane na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Czy te pieniądze po cichu jednak do niego nie wróciły? Na pewno nie wróciły do darczyńców. O jakiej kwocie mowa? Ile zebrał Rydzyk? Nie wiadomo. Radio Maryja jako jednostka wewnątrz zakonna nie prowadzi księgowości. Możliwe są tylko przybliżone wyliczenia. Te wyliczenia wahają się od 33 do 356 milionów złotych. Tak czy inaczej chodzi o wielkie sumy i one mogą tłumaczyć los szefa komitetu zbiórkowego kapitana Bolesława Hutyry, który już w 97 roku zaczął wyrażać obawy o los pieniędzy trafiających w ręce Rydzyka. Widział i mówił głośno, że Rydzyk prowadzi zbiórkę w sposób nieprzejrzysty. Ksiądz Rydzyk zerwał z nim kontakty. Następnie zaczął rozpowszechniać plotkę, jakoby kapitan Hutyra był w przeszłości agentem komunistycznych służb PRL. Razem z Rydzykiem plotkę tę szerzyły osoby, które same miały komunistyczną przeszłość. Kapitan Hutyra jednak się nie poddał. Zaczął organizować oszukanych stoczniowców przeciwko Rydzykowi. Chciał odzyskać dla nich majątek Stoczni Gdańskiej, przejmując radę nadzorczą zakładu. Pragnął też poinformować władzę o machinacjach finansowych związanych ze zbiórką. 15 września 2000 roku kapitan Hutyra pojechał na spotkanie z ministrem skarbu Andrzejem Chronowskim i zginął w wypadku samochodowym. Media podają, że okoliczności tragedii były niejasne. Na prostej drodze przy ładnej pogodzie i dobrej widoczności samochód z kapitanem i innymi pasażerami zderzył się z maszyną drogową. Wszyscy zginęli. Po śmierci kapitana Hutyry media Rydzyka zaczęły ubolewać nad tą śmiercią, a nawet wychwalały zmarłego. Jego rodzina uznała to jednak za krokodyle łzy. W 2007 roku portal Onet opublikował rozmowę z Tomaszem Hutyrą, synem kapitana. Czytamy w niej, że Rydzyk zachowuje się w sposób, który przypomina działania oficerów kremlowskiego wywiadu wojskowego GRU. Tak powiedział syn kapitana Hutyry. Co jeszcze wiemy o zaginionych pieniądzach? Tyle, że Rydzyk przeznaczył 4 miliony na spekulacje cudzymi długami. Te transakcje wyjątkowo były księgowane, ponieważ tego wymaga prawo. Zajmowała się tym firma Polkombi, za którą stał superaferzysta Bogusław Baksik, współzałożyciel słynnej spółki ArtB, specjalista od tajemniczych zniknięć gigantycznych kwot, obecnie ścigany za oszustwa finansowe, w których Baksik korzystał z gwarancji wystawionej przez rosyjski Gazprombank, należący do wielkiego kremlowskiego koncernu paliwowego Gazprom. Główną księgową firmy Polkombi była Lidia Kochanowicz, akcjonariuszka i członkini rady nadzorczej spółki SPBP. Tej samej spółki SPBP, w której Rydzyk utopił pieniądze swoich wyznawców. Pieniądze zebrane na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Dziś Lidia Kochanowicz odpowiada za finanse w biznesach Tadeusza Rydzyka. Niegasnące zaufanie Rydzyka dla Lidii Kochanowicz to kolejny dowód na to, że Rydzyk nie stracił na spółce SPBP, tylko wręcz przeciwnie.
W Radzie Nadzorczej spółki SPBP zasiadał również Jacek Piechota, jej polityczny protektor. To były działacz komunistyczny, później minister w postkomunistycznych rządach. Piechota przyznaje, że komunistyczna służba bezpieczeństwa zarejestrowała go jako konfidenta. Twierdzi, że cywilne i wojskowe służby specjalne PRL rywalizowały ze sobą o to, która pozyska dla siebie Piechotę. Znaczyłoby to, że mowa o kimś, kto ma lub miał wielkie uzdolnienia wywiadowcze. W wolnej Polsce media pisały o tajnych kontach bankowych zarejestrowanych w Szwajcarii na Jacka Piechotę. Pisały też o jego związkach z Piotrem Filipczyńskim, Welpiterem Foglem, pilnującym milionów dolarów, które polscy postkomunistyczni liderzy mieli przechowywać w Szwajcarii. Miliony te miały pochodzić m.in. z łapówek wręczanych politykom przez rosyjski koncern paliwowy Łukoil. Sam Filipczyński Fogel to nie tylko macher finansowy, to również zbrodniarz skazany w PRL za morderstwo. Mimo wieloletniego wyroku PRL-owskie władze wypuściły go z więzienia, a PRL-owskie służby pozwoliły mu wyjechać na zachód, zapewne w jakiejś misji. Co na to wszystko Jacek Piechota, nadzorca i protektor spółki SPBP, w której Rydzyk tajemniczo utopił pieniądze? Piechota przyznaje również, że poznał Filipczyńskiego Fogla. Dodajmy, że w 2013 roku Jacek Piechota promował interesy ekonomiczne putinowskiej Rosji za pomocą imprezy Business Baltic Forum. Czy pieniądze zebrane przez Rydzyka trafiły na jedno ze szwajcarskich tajnych kont bankowych? Niestety, Szwajcarzy są z tego znani, że niechętnie odpowiadają na takie pytania. Przejdźmy do kolejnego z niezwykłych przedsięwzięć Tadeusza Rydzyka, czyli do słynnej toruńskiej geotermii. Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz, wybiera z ziemi ciepło dla ludzi, dla każdej gminy, każdej rodziny, wielką nadzieję dla Polski budzi. Śpiewał zespół Kapela znad Baryczy, pełniący funkcję nadwornych trubadurów księdza Rydzyka. Żenujące pochlebstwa i częstochowskie rymy, ale to nie z nich śmiano się najbardziej. Śmiano się z tego, że Rydzyk chciał się dokopać do gorącej wody pod Toruniem, aby nią ogrzewać miasto, natomiast dokopał się do wody ciepławej, którą musi dodatkowo podgrzewać. Tymczasem nie powinien być to temat do żartów. Rydzyk podgrzewa wodę przy pomocy paliw kopalnych, zatem generuje smog i zatruwa środowisko. A mimo to dostaje pieniądze na swoją geotermię, pieniądze z funduszy unijnych przeznaczonych na ekologię. Mamy więc do czynienia z bezczelnym i przewrotnym nadużyciem. Kto za nie odpowiada? PiS-owskie władze Rzeczypospolitej Polskiej, które przyznały Rydzykowi fundusze z europejskiej kasy. A przede wszystkim Kazimierz Kujda, wieloletni szef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyboczny Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej w PRL Kujda przez całe lata działał jako konfident komunistycznego kontrwywiadu PRL. Kontrwywiad PRL darzył go sporym zaufaniem, skoro wysyłał go na misję o charakterze raczej wywiadowczym do Austrii. Kazimierz Kujda związany jest również z rodziną Tchórzewskich. Na jej czele stoją dwaj bracia. Były pisowski minister energii Krzysztof Tchórzewski, który faworyzował import rosyjskiego węgla do Polski, i przedsiębiorca Artur Tchórzewski, który handluje z Rosją. Jego firma AT Trading posiada biuro i magazyn w Moskwie. Czy w geotermalnym przedsięwzięciu Rydzyka nie było doświadczonego geologa, który wytłumaczyłby mu, że wydobywanie i podgrzewanie ciepławej wody z podziemi to absurd i wstyd? Przez całe lata w rydzykowej niby geotermii działał taki doświadczony geolog, geofizyk Piotr Długosz. Jednak Długosz nie powstrzymał Tadeusza Rydzyka przed absurdalnym przekrętem. Odwrotnie, stał przy nim i firmował geotermalną machinację swoją twarzą i doświadczeniem. Kim jest Piotr Długosz? Tak się składa, że w latach 2000 Długosz działał w Rosji, w Soczi, Krasnodarze, Kaliningradzie. Był tam konsultantem duńskiej Agencji Ochrony Środowiska. Agencja finansowała nietransparentne przedsięwzięcia, w których uczestniczyli skorumpowani przedstawiciele reżimu Putina. Razem ze swoimi duńskimi kolegami Piotr Długosz działał również w Unii Europejskiej. Między innymi został prezesem spółki Slowpol Invest APS. W radzie nadzorczej spółki Slowpol Invest APS zasiadał niejaki Klaus Sørensen, który tak jak Długosz też współpracował z duńską Agencją Ochrony Środowiska. Sørensen został później konsulem Danii w Rosji.
Odpowiadał także za stosunki z Ukrainą. Mimo to promował współpracę gospodarczą z putinowską Rosją, również po tym, jak Putin napadł na Ukrainę. Ale nadworny geolog Rydzyka, Piotr Długosz, ma jeszcze bardziej intrygujących znajomych. Wspólnikiem Długosza w firmie GeoEnergy Solutions jest polski obywatel pakistańskiego pochodzenia o nazwisku Farhad Khan. W 2004 roku polscy dziennikarze, m.in. Violetta Krasnowska, przestrzegali przed Farhadem Khanem jako radykalnym islamistą. Jednak Farhad Khan miał związki z ruchem religijnym jeszcze bardziej niepokojącym niż ortodoksyjny islamizm. Publicznie i entuzjastycznie popierał turecką sektę Harun Yahya, której lider Adnan Oktar został skazany za przemoc seksualną i szantaże. Dla nas istotne jest to, że nauki, które wyznawcy Adnana Oktara od niego pobierali, nieraz dotyczyły spraw międzynarodowych i miały treść korzystną dla Kremla. Między innymi gwałciciel i sekciarz Oktar promował słynnego rosyjskiego nacjonalistę imperialistę Władimira Żyrinowskiego. Tyle o ryzykowej geotermii. Skąd jeszcze Rydzyk bierze pieniądze? Zapewne większość z Państwa słyszała o związkach księdza Rydzyka z potężną i wszechobecną siecią sklepów Żabka. Gdy rządząca Polską prawicowa partia PiS wprowadziła zakaz handlu w niedzielę, sieć Żabka ominęła ten zakaz. Jak? Ogłosiła, że jej sklepy nie są sklepami, tylko placówkami pocztowymi, gdyż można w nich odbierać przesyłki. Krążyła wówczas pogłoska, jakoby zakaz niedzielnego handlu stanowił specjalną przysługę dla Żabki. Przysługę, którą Żabka miała uzyskać dzięki wstawiennictwu Rydzyka. Co wiemy na pewno o związkach Żabki z Rydzykiem? W lutym 2017 roku sieć Żabka została przejęta przez Światowy Fundusz CVC Capital Partners. Niecałe dwa lata później, 18 stycznia 2019 roku, ten sam fundusz CVC podpisał list intencyjny o współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, czyli z toruńską uczelnią Rydzyka. Fundusz współorganizował też konferencję, która odbyła się na tej uczelni. W wywiadzie dla portalu OKO.press prezes polskiego oddziału funduszu CVC, Krzysztof Krawczyk, przyznał, że sponsoruje Rydzyka, gdyż ten mu zapewnia dialog z ministrami rządu PiS. Rydzyk jako płatny sprzedawca politycznych kontaktów i wpływów. Szokująca szczerość prezesa Krawczyka. Doświadczenie uczy, że osoby przemyślne pozwalają sobie na tego rodzaju szczerość, gdy za jej pomocą próbują coś ukryć, coś bardziej kompromitującego. Co kryje się za funduszem CVC? Fundusz CVC na wiele sposobów powiązany jest z kremlowskim oligarchą Michałem Friedmanem oraz kremlowskim dygnitarzem Kiriłem Dmitriewem, który odpowiada przed Putinem za ściąganie zagranicznych inwestycji do Rosji. Czytelnicy książki Morawiecki i jego tajemnice dobrze znają Friedmana i Dmitriewa. Ich powiązania ze wspierającym Rydzyka funduszem CVC zostały dokładnie opisane i udokumentowane w tej książce, w książce Wielkie Żniwo. To m.in. brytyjski menedżer Julian Horn Smith, który pracował dla Michała Friedmana w jego firmie Altimo i który jest biznesowym swatem oligarchy, znajduje Friedmanowi partnerów do interesów. To również menedżer Leif Lindbeck z firmy inwestycyjnej Letter One, należącej do Michała Friedmana, który trafił do kierownictwa funduszu CVC. Dodam, że fundusz CVC posiadał Żabkę za pośrednictwem luksemburskich spółek Hackett Investments i Hackett Holdings. W październiku 2017 roku, 8 miesięcy po przejęciu sieci Żabka, spółka Hackett Holdings odstąpiła innym osobom część swoich akcji w Hackett Investment, bezpośrednim właścicielu Żabki. Wśród tych osób był menedżer Jacques de Vaucleroy, który wcześniej działał w Rosji, m.in. w strukturach wielkiej spółki ubezpieczeniowej Reso Garantia. Jeszcze w latach 90. prezes Reso Garantia, niejaki Andrzej Sokołow, przeszedł do Alfa Banku. To wielki rosyjski bank, który należy do Michała Friedmana, tego samego kremlowskiego oligarchy, na którego ciągle wpadamy, podążając tropem międzynarodowych powiązań Żabki. A w 2011 roku pan Sokołow z Reso Garantia został prezesem Alfa Banku Michała Friedmana. Warto też odnotować, że również w Polsce w kierownictwie sieci Żabka pracują menedżerzy, którzy wcześniej pracowali dla oligarchy Friedmana w firmach Piekieroczka oraz X5 Retail Group. To Andrzej Mróz i Frank Michael Mróz. Więcej na ten temat w książce Wielkie Żniwo. Na koniec przejdźmy do najważniejszego chyba sponsora Rydzyka, jakim jest słynna sieć parabanków Skok.
Schemat tak zwanej piramidy, za pomocą którego SKOK pozyskuje pieniądze, został dokładnie opisany w książce Wielkie Żniwo. Jak również wsparcie sieci SKOK dla Tadeusza Rydzyka. Mowa o tym, że media Rydzyka promowały SKOK. SKOK płacił Rydzykowi za każdego nowego klienta, który dowiedział się o sieci SKOK z mediów Rydzyka. SKOK sponsorował Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, czyli toruńską uczelnię księdza Rydzyka. SKOK wystawił Rydzykowi promesę kredytową sięgającą 15 milionów złotych, dzięki której Tadeusz Rydzyk mógł wprowadzić swoją telewizję Trwam do naziemnego nadawania cyfrowego, co pozwoliło mu trafić do widzów w całej Polsce. W książce Wielkie Żniwo opisujemy tych, co zarobili na operacjach finansowych SKOK. Wśród nich znajdujemy ludzi związanych z wojskowymi służbami specjalnymi PRL, takich jak pułkownik Marek Wolny, powiązany biznesowo również z superaferzystą Bogusławem Baksikiem, który znów powraca w naszej opowieści. Skąd się wziął SKOK? Współtwórcą i szefem systemu SKOK jest senator PiS Grzegorz Bierecki. Ale Bierecki działa nie tylko w Polsce. Między innymi Bierecki i jego koledzy kształcili liderów podobnej sieci w Rosji, która nazywa się Ligax. Wśród rosyjskich uczniów Biereckiego znajdujemy pioniera sieci Ligax Anatolija Kadrowa. To były oficer oddziałów sowieckich na Litwie, które zabijały litewskich cywilów, gdy na przełomie lat 80. i 90. Litwini upomnieli się o niepodległość. Co SKOK robi z zarobionymi przez siebie pieniędzmi? Wyprowadza je do Luksemburga. Ten niewielki kraj stanowi raj podatkowy. Interesująca okoliczność. Spółki utworzone przez SKOK w Luksemburgu korzystały z tego samego prawnika i tych samych notariuszy, co wielki państwowy bank rosyjski Sberbank. Jedna z luksemburskich spółek SKOK mieściła się pod tym samym adresem, co fundusz finansowany przez Sberbank. Tak się składa, że Sberbank, który obsługuje mniej zamożnych mieszkańców rosyjskiej prowincji, powinien być naturalnym konkurentem dla rosyjskiego systemu parabanków Ligax, utworzonego przy pomocy polskiego SKOK. A jednak z publikacji branżowych wynika, że Sberbank i Ligax nie konkurują. Ligax najwyraźniej pełni rolę komplementarną wobec Sberbanku. Zatem sponsorujący Tadeusza Rydzyka SKOK to kolejny trop, który prowadzi od Rydzyka na wschód. Tropów jest więcej. Wszystkie zostały dokładnie opisane i udokumentowane w Wielkim Żniwie. W książce mowa jest również o telefonicznych biznesach Rydzyka i zaskakującej koneksji z byłym włoskim premierem Silvio Berlusconim. O medialnym i popularnym senatorze Janie Marii Jackowskim. O zmarłym profesorze Jerzym Urbanowiczu, który pomagał Macierewiczowi destabilizować Polskę i cieszył się wsparciem mediów Rydzyka. Fakty ujawnione w Wielkim Żniwie powinien poznać każdy, kto chce zrozumieć, co dzieje się w Polsce. Wielkie Żniwo to tom drugi książki Rydzyk i przyjaciele. Media informowały obszernie o pierwszym tomie Rydzyk i przyjaciele, kręte ścieżki. Jednak niektóre nabrały wody w usta, jeśli chodzi o Wielkie Żniwo. Czy dlatego, że w Wielkim Żniwie mowa o sprawach aktualnych, o sprawach, które właśnie się dzieją? W związku z tym mam do Państwa wielką prośbę. Jeśli znacie kogoś, kto ma tom pierwszy, powiedzcie mu, że właśnie wyszedł tom drugi. Prawdę trzeba znać w całości. Dziękuję Państwu za uwagę.